Edmund Borowski, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni wyborcy, Parlament Europejski i Komisja Europejska rozstrzygają dzisiaj o mechanizmach rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów stowarzyszonych. Dziesięcioletni okres funkcjonowania polskiej gospodarki Unii Europejskiej zaskutkował dużymi, pozytywnymi zmianami. Zrobiliśmy dużo, możemy zrobić jeszcze więcej. Polska posiada doskonałe warunki naturalne do rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Będąc w Parlamencie Europejskim, chciałbym zadbać o rozwój tych dziedzin gospodarczych, co jest szczególnie ważne dla województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy powinien być kołem zamachowym rozwoju gospodarczego tych regionów. Edmund Borowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9, miejsce drugie.